Halo, halo. Dzień dobry bądź dobry wieczór, w zależności od pory, w której to oglądasz. Ten odcinek to druga część historii Kevina, który przeżył naprawdę fantastyczną rzecz, z drugiej strony być może przerażającą. Domagaliście się drugiej części. Ja też wspominałem o tym, że w tej drugiej części to, co się dzieje, to oczywiście wydarzenia już po tym doświadczeniu, które przeżył Kevin, i już nie mistyczne, a bardziej takie ziemskie doświadczenia Kevina właśnie teraz wam opowiem, przeczytam. Zapraszam. 13 lipca 2021 roku. Otwieram oczy i wszystko znika. Tunel, istota, przytłaczające wirowanie pozytywnych emocji. Znów jestem sam w swoim umyśle. Moja żona wróciła i nadal stoi obok mnie. Ani ona, ani moja córka się nie poruszyły. Pytam, co się właśnie ze mną stało? Jestem tak zdezorientowany. Zdaję sobie sprawę, że wciąż jestem w świecie kłopotów. Moje tętno wciąż jest na dachu, moje mięśnie wciąż się kurczą i wciąż mam trudności z oddychaniem. Ale coś jest nie tak z moim umysłem. Nie działa prawidłowo i za każdym razem, gdy otwieram oczy, ten świat po prostu nie wygląda dobrze. Bardziej pocieszające jest dla mnie zamykanie oczu niż ich otwieranie. Słuchałem uspokajającego głosu mojej żony. Kontroluję mój oddech, ucisza panikę, gdy zaczyna narastać. Kieruje mnie z powrotem do rzeczywistości. Nie sądzę, by rozumiała, jak bardzo uratowała mi życie tamtego dnia i mam nadzieję, że już nigdy nie wezmę jej za pewnik. Mój umysł jest całkowicie złamany. Później, gdy wróciłem myślami do tamtego czasu, zdałem sobie sprawę, że jestem szalony. Na szczęście tylko tymczasowo. Ratownicy medyczni potrzebowali 30 minut, aby dotrzeć do mojego domu. Otworzyłem oczy, by na nich spojrzeć, a ich twarze wyglądały jak z horroru. Nie wiem, co sobie o mnie pomyśleli, bo oto był ten cicho mówiący, bełkoczący idiota, który miał objawy anafilaksji po urządzeniu osy, które nie wyglądały podręcznikowo. Niewiele zrobili, by mi pomóc, poza niechętnym przewiezieniem mnie do szpitala. Naprawdę nie pamiętam zbyt wiele z następnych kilku godzin. Pamiętam, że byłem z tyłu karetki. Sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi był tak ciasny na moim ramieniu, że chwilę zajęło, zanim zarejestrował moje ciśnienie krwi. Ratownik medyczny powiedział, że moje tętno wynosiło 150 uderzeń na minutę i wydaje mi się, że moje nasycenie tlenem było dobre. Pamiętam, jak w kółko mamrotałem do siebie, że mam 59 lat. Pracowałem przez całe życie. Jestem żonaty od 30 lat i mam 5 wspaniałych córek. Nie piję i nie biorę narkotyków. Urządliła mnie osa i dlatego tak się zachowuję. Dlaczego mi nie wierzysz? Myślę, że robiłem to tylko po to, by zachować resztki zdrowego rozsądku i nie utracić tego, kim byłem. Dotarliśmy do szpitala i pamiętam, jak ratownik medyczny powiedział mi, że szpital jest zablokowany ze względu na pandemię. Wspomniał również, że szpital był tego dnia bardzo zajęty. Wkrótce po przyjeździe siedziałem w zatłoczonej poczekalni, wchodząc i wychodząc z działa przez następne 2 do 3 godzin. Zastanawiałem się, gdzie jest moja żona. Zapomniałem już, że kazano jej wrócić do domu z powodu epidemii. To zamieszanie trwało aż do 17. Obudziłem się i mogłem otworzyć oczy, a świat zaczął wyglądać bardziej normalnie. Wstałem i mogłem już chodzić. Przeniosłem się do mniej ruchliwej części poczekalni, gdzie ponownie zasnąłem. Kiedy się obudziłem, czułem się bardziej sobą i byłem w stanie porozmawiać z pielęgniarką. Pierwszą rzeczą, o którą zapytałem, było to, dlaczego nie ma tu mojej żony. Poinformowano mnie, że odwiedziny są zabronione. Zapytałem, czy jest jakiś telefon, z którego mógłbym do niej zadzwonić, i zostałem skierowany za róg do strefy telefonów. W każdym razie, tak jak poprzednio, kiedy poczułem, że moje ciało się wyłącza, tym razem poczułem, że zaczyna się to z powrotem i byłem bardzo spragniony. Po telefonie do żony błagałem ją, by przyjechała do szpitala i mnie odebrała. Wiedziałem, że już nic mi nie grozi i jedyne, czego teraz potrzebowałem, to wrócić do domu.
Poszedłem do łazienki i wyglądało to jak scena z filmu science fiction. Ale największą rzeczą po przebudzeniu było uświadomienie sobie, że doświadczyłem czegoś niezwykłego. Mój mózg był w takim szoku, że minęłyby dni, zanim ten szok zacząłby ustępować. Odetchnąłem z ulgą, gdy pojawiła się moja żona i wyszedłem ze szpitala. Moja rodzina nie miała pojęcia, że tak długo siedziałem sam w poczekalni. Cztery moje córki przyjechały z mamą i nie mógłbym być szczęśliwszy, widząc je. To była dezorientująca jazda do domu, nie tylko dla nich, ale także dla mnie. Mogłem tylko sugerować, co się ze mną stało. Byłem po prostu szczęśliwy, że żyję. Po powrocie do domu, siedząc w łóżku i jedząc, zasnąłem najlepszym snem, jaki kiedykolwiek miałem, nie martwiąc się o nic na świecie. To była historia Kevina już w komplecie. Przeczytałem ten fragment, gdyż już był poza doświadczeniem. Też należy się zastanowić nad tym doświadczeniem z perspektywy tego powrotu, bo ten powrót był dla Kevina bardzo, bardzo brutalny, tak jakby to doświadczenie, tak jakby życie na ziemi było czymś nienaturalnym, tak jakby powrót do ciała był czymś nienaturalnym. Nie wiem, czy też tak czasem macie, ale ja na przykład po bardzo długim śnie, gdy mój organizm jest wyczerpany i śpię na przykład 12 godzin, zdarza się tak przy moim trybie pracy, gdy wstaję, rzeczywiście czuję się troszeczkę odrealniony i mam takie wrażenie, odnoszę takie wrażenie, jakbym wracał do bardzo dziwnego, zimnego świata, w którym nie do końca chciałbym być. Oczywiście ten stan mija po 5-10 minutach od przebudzenia. I wydaje mi się, że tak też było w przypadku Kevina, który tutaj zdał sobie sprawę, że ten piękny świat, w którym był, nieco przerażający i nowy dla niego, właśnie przepadł. No właśnie, to doświadczenie jest jednym z pełniej opisanych doświadczeń, jeżeli chodzi o doświadczenia bliskie śmierci. I tak się zastanawiam i całe życie będziemy się nad tym zastanawiać, bo odpowiedzi raczej nie poznamy w aktualnym życiu. Dopiero po zakończeniu tego życia będziemy w stanie odpowiedzieć sobie na te pytania, czy to, co opowiadał Kevin, ma jakiekolwiek odzwierciedlenie w rzeczywistości. Bardzo, bardzo ciekawe. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta historia w komplecie. Jeżeli ktoś wpadł tylko na ten odcinek, to zapraszam bardzo serdecznie do tego, aby odsłuchał sobie odcinka pierwszego. To był bodajże odcinek 43 i teraz dopiero wrócić do tego odcinka, który jest, że tak powiem, dopełnieniem całości. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wrócicie też na kolejną historię już niedługo na kanale Obecność. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia następnym razem. Cześć!